moi drodzy, a już teraz zapraszam przed telewizory wszystkich zainteresowanych modą. Będziemy rozmawiać o drzwiach otwartych, które już 13 kwietnia w Fashion School w Poznaniu, a jest to impreza, która nazywa się Zmieniamy Szkołę w Showroom. No właśnie, ze mną dwie dziewczyny zaangażowane właśnie w to przedsięwzięcie. Po mojej prawej stronie Jagoda Barczak, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Oraz Marta Wolsztyniak-Chudzińska, nie pomyliłam się, trudne nazwisko, ale dałam radę. No dobrze, dziewczyny, 13 kwietnia, wielkie wydarzenie, Fashion School zamienia się w showroom. Skąd w ogóle pomysł, żeby taką imprezę w Poznaniu zorganizować? Przede wszystkim 13 kwietnia organizujemy drzwi otwarte. Otwieramy szkołę dla wszystkich zainteresowanych projektowaniem, stylizacją czy wizażem. A showroom tak naprawdę jest dodatkiem do tej imprezy. Umożliwiamy młodym projektantom pokazanie się i sprzedanie swoich rzeczy. Tak naprawdę połączyła nas pasja, którą jest moda, i stąd wziął się pomysł na połączenie tych dwóch akcji, czyli drzwi otwartych i showroomów. No więc właśnie, ci, którzy są modą zainteresowani, pewnie już wiedzą, co to takiego showroom, ale przed telewizorami mogą też być osoby, które nie mają zielonego pojęcia na ten temat, więc zdefiniujmy, co to takiego showroom. To może ja tym razem. No jeżeli chodzi o showroom, no to jest to taka akcja, żeby właśnie pokazać wszystkie projekty młodych projektantów. No jest to dla nich możliwość pokazania się, ale też właśnie zdobycia klientów i możliwości sprzedaży. Czyli pewnego rodzaju taki butik, sklep, tak, w którym tak, będzie tak można również na miejscu zakupić te Oczywiście, projekty. Oczywiście, no o to chodzi. Przymierzyć, dotknąć i kupić. Mhm. No, czyli takie targi mody się pojawią u was w szkole, w Fashion School. A jakie to będą showroomy? Z jakimi projektantami będzie można się spotkać? Czy to przede wszystkim są młodzi, utalentowani projektanci, których poniekąd chcecie też wspierać, wypromować? Jak to wygląda? Czy już znane marki? No, jak najbardziej chodzi nam o to, żeby promować tutaj poznańskich właśnie artystów i no, próbowaliśmy jak najwięcej zgromadzić. Nie chcę ich wszystkich wymieniać, bo boję się, że o kimś zapomnę, a to nie byłoby fajne pewnie, więc odsyłam do Facebooka, tam jest cała lista i będziemy też współpracować z takim butikiem, który pokaże swoje marki, więc zapraszam i nie będę wymieniać naprawdę, bo nie chcę nikim zapomnieć. Mhm. O której startuje impreza? Zaczynamy o 11, do 17 będzie showroom, w międzyczasie będą warsztaty, także naprawdę będzie się sporo działo. No właśnie, Marta, wspomniałaś o warsztatach. Co to za warsztaty? Przede wszystkim dzielimy te warsztaty na dwie części. Wizażowe i tutaj poznamy kulisy wizażu. Zajęcia poprowadzi Marzena Lampasiak, wizażystka, stylistka, także będzie sporo, można się dowiedzieć i poznać fajną osobę. I drugi warsztat, już modowy, to będzie moda w witrynie. Nie będę mówiła więcej, proszę zajrzeć na Facebooka. Taki window shopping, co to takiego? Warsztat poprowadzi Polcia Dzik, myślę, że w Poznaniu znana projektantka, także też będzie się działo, będzie całkiem fajny warsztat. Warsztaty będą się odbywały dwa razy w ciągu dnia, także zapraszamy. Czy to są bezpłatne warsztaty, na które trzeba się jakoś wcześniej zapisać, czy można się po prostu pojawić w Fashion School i dla każdego znajdzie się miejsce? Zapisy ruszą na Facebooku już niebawem. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc i czas, no musimy zrobić te zapisy. Wszystko będzie na Facebooku, także zachęcamy do zapoznania się. I warsztaty bezpłatne, dokładnie, bardziej. Mhm. Tutaj mówimy cały czas o modzie, mówimy o wizażu, o projektowaniu. Wobec tego pytanie, czy mężczyźni są również mile widziani na tych drzwiach otwartych? Jak najbardziej. I drzwi otwarte są otwarte dla panów, dla pań, dla chłopaków, tak samo jak szkoła. A spotykacie się faktycznie z chłopakami w szkole? Tak, w tym roku mamy dwóch pierwszych panów na kierunku projektowanie, także zachęcamy tak naprawdę wszystkich panów do wzięcia udziału. Nie zwracamy uwagi na płeć ani na wiek, liczy się pasja i zainteresowanie modą. Mhm. Oprócz tych atrakcji takich stricte modowych, o których już wspomniałyśmy, czy na coś jeszcze mogą liczyć goście? No tutaj trzeba powiedzieć, że bez mody i bez tego hasła, no to niestety ten dzień by nie istniał, no bo głównie to jest szkoła projektowania i stylizacji mody, więc to jest główne hasło, ale no przewidujemy też dodatkowe atrakcje, o których nie będę mówić, trzeba przyjść i się przekonać. I dodatkowo jeszcze powiem, że będzie dla uczestników i zainteresowanych będą przewidziane właśnie gifty od naszych partnerów, więc zawsze będzie można już coś dostać. Czyli z jakąś pamiątką, upominkiem na pewno tak. Wrócimy do domu. Tak, oczywiście. Super, czyli impreza rozpoczyna się, jeszcze raz przypomnijmy, o godzinie? 13 kwietnia od 11 do 17. Od 11 do 17 drzwi otwarte w szkole Fashion School dla każdego, bez względu na wiek Dokładnie. Oraz płeć.
Super, dziękuję Wam bardzo serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie. Państwa oczywiście zapraszam na te drzwi otwarte. Na Facebooku również możecie znaleźć bardzo dużo informacji na ten temat, a zakładka nazywa się Zamieniamy szkołę w showroom, prawda? Tak, zgadza się. Tak jest. Dobrze, moi drodzy, teraz zapraszam na krótką przerwę, a za chwilę kolejny gość. Do zobaczenia.